Witam was bardzo serdecznie w czwartym już odcinku serii Wiedźmin 3 Dziki Gon NG Plus na poziomie Droga ku Zagładzie. W tym odcinku spotkamy się z guślarzem i zajmiemy się odczarowaniem porońca. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Zapraszam na materiał. No to czas na przeszukanie pokoju żony i córki barona. Tylko jak tam wliść? Halo, halo. Chamstwo, wszędzie kurwa chamstwo. O. O pierdziu. O, patrz, jaka krew już. Nie, to winiacz pewnie. Drewniany świecznik. Ma łamaną nogę. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Może tak, może nie. Może... A kto to wie? Co tu ten baron zachmęcił? Wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Let's see. Baron przypierdaczył pewnie z pięści w ścianę z nerwów. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak łamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam. A nie mówiłem? Gdzie tutaj obgryzione coś? Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. O, jest reszta świecznika. I plamy powinie. Ktoś rozbił butelkę. Mistrz jestem. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Mordę jebany. Nie, to nie tu. Na dół. Cholera, trop się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. A nie ma tu więcej nic ciekawego. O! Czyli tutaj nie chcesz zwiedzać? To nie. Oj, baron, zagadamy sobie. Rozejrzałeś się już? Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami, no i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Osobiste, powiadasz. No to dawaj. Na guślarza. I na dziady. Który tam taki niewychowany. Chodzi, nie wkurwiasz tym białym ryjem? Kurwa, chodź, z godzinę tam już siedzi. Hej! Nieźle go przycisnęło. A, to, do sracza ktoś. Petardę podłożyć i raz wyjdzie. Może jakiegoś kwiatka wypatrzymy dla rozrywki? Co ty robisz? Wolnij, płotka. Kurde, zapomniałem, że ja chyba rękawic nie mam założonych. Bo miałem jakieś rękawice założone z
wcześniejszej gry z podstawki. Zdjąłem je na MG+. I jak chciałem ponownie założyć, to się okazało, że są na level 60, 60 plus coś. Takie dzieje. Dobra, co to z tym guślarzem było? Jak sobie dobrze przypominam, to chyba będzie trzeba znaleźć jakąś kozę, tą, z którą się ponoć chędoży. Ucha, to guślarza. O ty, psia krwia. Chleb, pieko. Dziadowniki. Odpocznij. O proszę. Co te żołnierze tutaj chcą? Od guślara. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Wyjazd, gnoje. Ja się nie wynoszcie będę się stąd. Patyczkował. Natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Ja też. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. No ciekawe, gruba siebie. Nara, leszcze barowe. O, nawet nie mam założonych żadnych odwarków. Ale nie trzeba. Płonie. Chleba. Siup. Się polało grubo. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Medrika. No właśnie. Guślar, wyłaź z baru, ziomeczku. Halo, jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie. Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. O. Kurna. Na szyjnik to on ma srogi, nie? Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Guślarz maczał palce. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być... Postawić ty możesz, guślarz. Lepiej wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? No i mamy księżniczkę. Księżniczka. Owce. Koza. Uciekła. Koza. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Co za kolo? Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam podstępne bestie. No nie? Kurde.
Kurde, trzeba uważać. Dobra. Myk, myk, parkurem. Tyle, że tak. Jak się tym dzwoni, kurde. Aha. Okej. Okay. To chyba tędy. Ale ja chciałem sobie zmedytować najpierw. Bo już... życie mi się nie odnawia, odwarki trzeba łyknąć, nie? Zacznę... Moment. Ekima, Echidna, troll i babka. I jest miodnie. Śmigaj, panie wiedźminie. Psiary. Pokaż, co umiesz. Zaraza. Leżysz. Śmieciaku, ty. Coś gdzieś słyszałem. Jest? Jest tu. Tu jest. Znalezione. Zaprowadź kozy do guślarza. Dobra, jak się z tobą idzie? Księżniczko. Chodź. Chodź, ziomeczku. Co za uparte zwierzę. Idzie. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do guślarza. Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. Dawaj, dawaj. O, patrz jaka. Iś ty polazła. I co za dziad? Oh my god. Chodź, ziomek. Zaraz nas tu napadnie jakieś licho i tyle będzie. Wybacz, niedźwiedziu. To nie te czasy. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żeby za mną szła. Idziesz. Chodź. Kurde, nie lubię. Zawsze nienawidziłem takich questów ze prowadzeniem kogoś. Trzeba czekać. Trzeba go bronić, kurde. Ja to lubię siebie samego bronić. Łotką, galopem. Nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. Nie. Więc masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie. Czyli? No. Masz guślarz. Znalezione, co twoje. Byś się umył. Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. True that, true. Koziu moja, koziu miła. Coś się w lesie zagubiła. Drapu, drapu. No i co? Gadaj teraz. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. No ja myślę. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Czyli koza pójdzie na rzeź. Dobra, zaraz wrócę. Ton. Mleko doi.
być? Zaczyna się. Dawaj szczura, co się uciągasz. O, w dupę mu zagląda, patrzcie. Co za kolo. Wszystko jasne. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. No, tłuk ją. Mówiłem przecież, że tą szafę tam rozwalił. Anna była u ciebie. Musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. A do mnie też przyszła. No, ale z dzwonkiem, nie? No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Raczej. Pewnie będzie wiedział. Ty. Kulturki trochę, bo zaraz z baśki dostaniesz, się skończy. Dziadu kalwaryjski. Na koń. Tempo, tempo! 407, aha, czyli do barona walimy. Do barona na porońca. O, proszę. Dawaj mi tu. No. Podróżuj. Jest odblokowany kaszczel w rońce. Ciekawe, czy już stoi tych dwóch pachołków, co tam ma te cięte teksty. Przed... przed czym? Przed mostem. Piorun uderzył w kasztel? O, jest jeden. Za jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią? Czyli jeszcze ich nie ma. Cwaniaków dwóch. No, wiatru płotka, wiatru. Jak to? Odpocznij. Kaszczel się pali? Co się kurwa wydarzyło? Jadę, jadę. Oni wszyscy się gapią, zamiast się wziąć za wiadra, to się gapią. Się kaszczel pali. Ludzie to też mają w głowach. Dawaj. Nadjeżdżam. Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba dostajnisz. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? No właśnie. Się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Bez sensu.
Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Dawaj. Wiedźmak. Co za down? No co dostaje innego? I konie, dobra, gdzie tu? W liść. Drzwi otwórzcie. Cholera, ani drgną. Pewnie są zareglowane od środka. Muszę znaleźć inną drogę. Dobra, wpijaj. Pewnie są zareglowane od środka. Muszę znaleźć inną drogę. Cholera, ile dymu. Muszę się śpieszyć. No to jak tu będzie klucz, to ja pierdzielę, nie? Nie, chyba raczej nie. Przejdę tędy? Przejdę. Dobra, tak. Tutaj! Tutaj! Nie mogę wyjść! Gdzie? Idę po ciebie! Nie wiem, gdzie ten koleś leży. Dobra, otworzę po prostu te drzwi najpierw. Kuźwa, cała wioska stoi bez kitu. Gapi się. Odratowana. Mamy bohatera. A, nawalony! Za te koniki to ja ci nawet daruję tych kutasów, co żeś ich powyżynał. A, to dziad parszywy. Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? No, żartujesz chyba. Bo będziemy się pić? Dawaj tu, kurwa! Uciekło od ciebie, tak było? Ujesz, kurwa! Dobra, masz. Chodź na baron, stawaj w szranki. I jaczyno. Tak się wydaje, kurde, miły? Ale... A, to taki typ właśnie jest, grubasa, kuźwa. Niby miły, ale wiecie, jak przyjdzie co do czego, to pyk. O ty fieju. Dlaczego moje odwary nie działają? Jeszcze mnie nawali. Żałosne. No, żałosne, że dostałem pierdasz taki. A, muszę uważać, że folguję czasem, kurde. Jednego moba zabije i nagle, kurde, myślę, że boss. Ale w końcu pokonałem gołymi łapami jakiegoś tam ogra na arenie. Co ja? Barona nie rozwalę. Spitego. Co jest, kurde, le? Padniesz czy nie padniesz? No i w końcu na glebie. Bang! Zary! Do koryta! I morda już nie spita. Do dentysty byś poszedł. Porozmawiać. Dziadu, wzdęty. No i się spaliło. I nadal nikt, kurde, nie gasi, nie? Co za ludzie. Ty co to on nosi tam u pasa? Jakiś taki... Siadaj. To talerz pewnie gruba skuźwa pornograficzny. Biłeś? W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. A. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. No widzisz. Wpierdać się należy. Od początku kurwia, wiedziałeś, tu baby. Aż one niewdzięczne, nie? Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować. Nie większego niż teraz. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę.
Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Niezły rausz. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. Pieluchy sekund, ty. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Sad story. Przez ciebie albo nie przez ale ciebie. Ale nie będę ci współczuł. Anna mógł gruba mieć torbo. Wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. No nie współczuję ci. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. Po to poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość. Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Czekałem bywa, na tą że reakcję. Poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? Nie musi. Nie musisz znać szczegółów. Nie musi. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nim je odnajdziemy. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek as you zrobimy, wish, najpierw musimy znaleźć my fat friend. Pokażę ci, gdzie je pochowałem i wykopię ten grób pod progiem. No jeśli to za łopatę. Okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Roger Dead. Nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię z soli. I postaraj się wytrzeźwieć. By się przydało, wziąć nie? Szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. No to se nagrabił, baronisko. Pijaczyna, ale w rausz niezły wchodzi, trzydniowy. Skubaniutki. Jeszcze kawałek, idź za mną. Ale ja to bym go sprał jeszcze bardziej, kuźwa, za takie rzeczy, co on wyprawia. A nie. Babetłuc? Kuźwa, nie dość, że taki grubas spasły.
No i wysy znalazł jakiegoś odpowiedniego przeciwnika. To tutaj. Piękne miejsce wybrałeś. No, raczej. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Nie lubię tego. To jest chyba najgorszy widok w całej grze tutaj. Słabo to wygląda. Weź go na ręce, szybko. Ani się obejrzymy i nas zakłuje. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, jeśli się zaniepokoi. Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. No, grupa się. Teraz. Bierym. Bogowie miłosierni. O krab. Słabo, słabo. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? No z nim, zdaje z nim. Się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w kumka. Jedziesz, mistrzyniu. No na łapy wyprostowane jak najdalej. A tu będzie trochę duchów. Pamiętam, że jak zaczynałem pierwszy raz, to sprawiły mi dużo problemu. Ale teraz jak już mam młynek. Właśnie to jest problem tej gry, że na początku nie masz w ogóle skilli i naprawdę kiepsko się gra. Wodne widma wyczuwają poręcę. Na chlub twojej matki zrób coś z nimi. No worries. Przepięknie. Jakby ktoś pytał, to w drzewku skilli jest taki pasyw, gdzie jest ileś tam procent szansy na zabicie na strzała. Jedziesz baron dalej. Uspokoił się. Dlatego właśnie jeden z duchów padł. Ale instantowo. Co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Koroniec. Paskuda? Dobra, wezmę sobie tego Irdena. Przecież wszyscy wiemy doskonale, że to jest skill, którego powinno się używać na duchy, nie? Nic więcej, musimy się śpieszyć. No to jazda! Nie mam zamiaru czekać, aż nas zejdzie. Zabawy z tym Irdenem trochę. Ej, kurde, a gdzie te moje odwary? Oj, oj. Dawaj tego Irdena jednak. Albo nie. Momento. Może jednak pojadę w kłana. Uff. Damage. Teraz ktoś by zapytał, dlaczego mam znowu pełne życie. A no, w pasywach mam takiego jednego wziętego, dzięki któremu mam szansę na pełne odrodzenie, jeżeli mamy odpowiednią ilość adrenaliny. Nie lubię turduków, strasznie ich nie lubię. Dobra, leżysz. O,
O nie, jeszcze jeden. O, jeszcze dwa. Być. Znowu to sam. Wbije się jak węgorz, nie utrzymam go. No już przecież dałem. Udało się. Go on. Zapomniałem, kurde, odwary odnowić. Wybrałeś tego imię? Taka lipa. Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? No, Jessica. Jessica, dawaj, niech będzie Jessica, dobra. Nazywamy tego kłobuka Jessica. Kop, mistrzyniu. Co teraz? O, tak budzi. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę... Nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. Jessica. Uznaję za córkę. O. Dobrze, a teraz zakop ciało. Do łopaty się nadajesz, dziadu stary. Kop, kop, kop. A ten staje się patrzy. Dobrze, gruba skuźwa kopany. Ja bym mu jeszcze nakopał. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Właśnie to miałem mówić. Zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. No. A ja sobie tak. Pyk. Dobę. Odwarki się zregenerują. Życie się nie regeneruje na tym poziomie samo. Chyba jeszcze. Może już? Wzywaj tego kłobuka. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Dea. Jessica znaczy. Przybądź na moje wezwanie, Dea. O, coś się dzieje. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. No to go. Kuźwa, ten koń, który się cały czas pojawia za plecami. A nie, nie do niego. Jeszcze jakby dobrze jeździł i nie wypadał z drogi na pierwszym lepszym kamieniu czy gałązce. O, czy ty tak wolno będziesz? Ratujcie! Ty kłobuk. Wiatru trochę. Patrz, czy się stanął, no bez sensu. O, demet. Mogłem iść na piechotę w takim razie. Jedź, płotka! Jeden pies, okazuje się.
No to galopu nie będzie. Może płotka se da radę w takim razie. Kopnąć cię w żebusła. Ty, białowłosy, myślisz, że w dwa miecze dasz radę 40? Kurde, raczej, że tak. Dali się kurwa oklepać jak no. Nie no, z chłopcami to ja nie chcę teraz walczyć. Gdzie mam jechać? Lewo chyba. Dobrze. O, skręcił. Skubaniutki. Tu gdzieś była chatka jakoś nieopodal jakiejś rzeki. O, to już tu? Lawendy to tam raczej nie trzymali. Ale może warto się tu rozejrzeć. Czyżby się tu przebrałem? Po prostu coś było. Kubek. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. A, to nie kubek, bransoletka. Tej. I coś jeszcze. Zaraz. Podkowa? O. Smolarze na pewno nie byłoby stać na konia. Obie tu były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. No. Wolny ten kłobuk. Strasznie. Dalej. Nie ociągaj się tak. Oj, chyba w prawo. Zgnilców to ja nienawidzę. Boże, jedź kłobuk. Musimy to przejechać szybko. Chyba nie da rady. Mi się wydaje, że tam jakiś koń leży do zbadania. Dobra. One down. Tylko ja bym miał używanie. Tak warto się temu przyjrzeć. Dwa padną. Good job. What? Jeszcze jeden. Oh my goodness. Uciekaj. Boom. Wow. Kurde, ile tego dziadostwa tu. Dobra, zrenduję cię na strzała. Oj, nie udało się. A wiesz. Powinienem zbadać to końskie trupło. Gotowe. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Grey's Anatomy, kurde. Jakiś... Nadgryzły siodło? Trupy robią się coraz bardziej żarłoczne. O. Skubańce. Ślady wielkich szponów. Dobrze, że kopyta zostawiły. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Drogą dedukcji. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Sama... Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Dobra, nie siadam już na tego konia nawet. Ślad się jeszcze nie urwał. Patrz, mój bieg jest nawet szybszy od tego kłobuka. Kurde, dlaczego płotką nie da się tak dobrze sterować? Ech. O, jakieś wilki, jakieś kuźwa. Boże, dobra, zabiję was, sierwo saksońskie.
Daj zdychać, psy. O, i mamy HT. Aneczki. Czy tam... Nie wiem, chyba aneczki. Czyli żony barona. Dan? Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. A kto to? Idźcie do drugiej izby. I łysol. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Uuu. Cicho, synek. A to gówniarz. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. Dzieci nie kłamią. No, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Kurde, co myślałem, że to tutaj będzie właśnie ta... Mój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. A, przecież Anna jest u wiedźm. Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. No właśnie. A to co słabo. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni. Przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno tak, że na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd nie zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Prawda to rzekł. Mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne poty mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach. Od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem.
Magic! Thank you. Dzięki za pomoc. A co tam się odwróciła babka? Wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Co z nią nie tak? O, ten chyba też ją leje, coś mi się tak wydaje. Kazał jej stać, kurde. O, tutaj już zamiata. Boże, chmara. Dzieci. Dobra, chłopuk, czy to sobie idź już? Się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Znacznik jaki? Do teleportu? Nie. Czyli trzeba jechać. Pięta palce. Płotka, kopyto. Opatrz ty! Zespełniła się przed twarzą w końcu. Ale to chyba jakiś bug. Tak mi się wydaje. Ewidentnie się coś zbugowało, no bo ta płotka to najinteligentniejszych koni nie należy raczej. Leży ścierwo jeszcze i się rozkłada. Kurchawki te. Długa droga. Znajdź Tamarę, córkę barona. Dobra. Porozmawiaj z baronem o jego rodzinie. Teraz ja mu tu wyłożę kawę na ławę. Zmierz się ze mną. O, już jest trzech. Ziomeczki. Widzicie? Na początku nie było żadnego, później był jeden, a teraz trzech stoi. Oni tam zawsze mają coś ciekawego do powiedzenia. No nie tym razem, bo w nich wjechałem, nie? Teram. Pararaj. O, co się tu wyprawia znowu? Znowu coś baron odpierdacza? Pamiętacie mnie? No tak. Jesteś tajennym, wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie to w podzięce. Ile? Człeniu, zachowaj to. 20. No, ale wiecie, zawsze liczy się gest. Kto ile ma, tyle da, a może dla niego to było bardzo dużo. Wiedźminie, pozwól na moment. O, masz jakiś interesik na boku. Zdaje się, że nie mieliśmy przyjemności. Mówią na mnie sierżant. Rozumiesz, taki przydomek z wojska. Z czasów, kiedy służyłem z Filipem. Znaczy, z baronem pod temerską chorągwią. Mam sprawę. Godoy. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz dostrzec barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Odwyk. Dobrze. Podziałały nauki. Witaj, Leszczu. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Wzerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Mam informację o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Ano? Chodźmy do środka, trochę tu. Chyba pan nie będzie zadowolony. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna. Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał.
Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne ty? Oczy, czy jest bezpieczna. Kuźwa, czułeniu, myślisz, że ja jestem na posyłki? Synek, żarty ty stroisz? Ja już zrobiłem swoje. Masz napęczki ludzi, których możesz tam wysłać. Czyli odmawiasz? Odmawiam. Pierdol cię. A ty gnoju. Ale gdybyś kiedyś przypadkiem był w tamtej okolicy. Masz. No. Po prostu upewnij się, że nic jej nie jest. Co to? A to przyjmę z chęcią. Blade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra. A co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. O, będzie wyścig. Z grubym baronem. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? Co ja będę opowiadać wieśniakom? Tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Ha, 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 no właśnie. Do kompanii należysz. Piliśmy razem, o, i odyńca żeśmy upolowali. Chyba byście się chcieli, a dalej nie wiemy, skąd żeby należała do waszej kompanii. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Po prostu dużo podróżuję, a nie zawsze trafia mi się takie doborowe towarzystwo. No, dobrze gada. Za towarzystwo! O. Baran to kuźwa dwa miejsca zajmuje. To rozumiem. Pije jak chłop. Na szermierce się zna. Dzika ubić potrafi. Zuch, dziewczyna! Zuch! Dobra, dobra. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach ci obleciał? Aj, masz przesrane teraz. Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Aha. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy o brzasku. No to straciłeś konia. Mistrzyniu. Kuźwa. Że ty w ogóle jesteś w stanie jeździć na jakimś koniu? Że on cię uniesie? Jaki. Baron to trochę waży. I miejsce też zajmuje. Już świta. Zaczynamy. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej, Ciri! Nie przynieś tam to będzie wstydu. Trudne. Nawet jakbym umiał jeździć elegancko, kurde, to jednak w końcu to Wiedźmin. Zaraz będzie mój! Ha! Niedoczekanie!
Ej, tutaj się ona chyba drogi nie trzyma. Zależy ci na tej klaczy, co? Miałam kiedyś podobną! Pewnie, że się nie dam. Dan. Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Ups. O, dyroliszek. Dogrywkę? Jaką dogrywkę? To się biłem z nim już? Na pewno nie tutaj. Ale będzie szansa. Tu, 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 tu. No. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. A to gnój. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesu. Przerywaną historię, jak on robi. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Tak, w gwinta będę grał. Bywaj. Żegnaj, ziomek. Dobra, co nam tu zostało teraz? Polowanie na czarownicę. Znajdź wiedźmę na własną rękę lub wypytaj o nią mieszkańców Podgajów. Okej. Okay. No dobra, to tyle w takim razie. Tym zadaniem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. I na razie, trzymajcie się, hej!